chodzi o gotówkę, to ona nadal jest głównym jakby środkiem płatniczym w naszym kraju. Narodowy Bank Polski jest emitentem, ale także odpowiada za jakość i bezpieczeństwo obrotu gotówkowego. W ostatnich 5 latach ten przyrost obrotu gotówkowego był bardzo istotny, przekraczający 10%. W tym roku zakładamy, że ten wzrost będzie około 5-6%. Co jest ważne? Ważne jest to, że coraz więcej gotówki nie pojawia się w sortowniach Narodowego Banku Polskiego, czyli dbanie o jakość i bezpieczeństwo. Ten proces musimy usprawniać, czyli w większym stopniu współpracować z uczestnikami obrotu gotówkowego. Myślę tu o bankach komercyjnych, tak zwanych CIT-ach, czyli profesjonalnych jednostkach zajmujących się przeliczaniem pieniędzy, po to, żebyśmy wspólnie jakby to zadanie pod kierownictwem Banku Centralnego realizowali. To wymaga oczywiście pewnych działań o charakterze optymalizacji zmian jakościowych. Myślimy tutaj o takich kwestiach jak wieloorientacyjne liczenie, jeden strumień, wprowadzenie kodów kreskowych, nowe opakowania, co umożliwi wszystkim jakby uczestnikom chodzenie w tej samej, powiedziałbym, grupie, jeśli chodzi o technologię. Z pewnością tego typu forum jak dzisiaj wymiany poglądów daje szansę na budowanie tej współpracy poprzez wymianę poglądów i wzajemną kooperację, bo to jest bardzo istotne, żebyśmy w sumie osiągnęli sukces. A sukces to jest to, że ta gotówka nadal będzie bezpiecznym środkiem płatniczym w naszym kraju.